Cześć, siemanko, z tej strony Radyjko. Przygotowałem się dla Was szybką prezentację App Gallery od Huawei, czyli ich sklepu z aplikacjami. Jak widzicie, nie różni się on za bardzo od innych sklepów dostępnych w chwili obecnej na rynku. Poza designem, akurat w tym momencie mam włączone ciemne tło, co sprawia, że naprawdę dużo przyjemniej mi się z niego korzysta. Zbyt dużo białego strasznie mnie raziło i męczyło wzrok. To, o czym chciałem powiedzieć, to przede wszystkim bardzo inteligentne i fajne segregowanie aplikacji w kategorie. Wchodząc w te, od razu dostajemy szereg, spośród których możemy wybierać i na przykład wchodząc w zakupy, już mamy posegregowane względem najczęściej wybieranych przez użytkowników aplikacji te, które mogą nam się przydać. No i oczywiście, tak jak dobrze znacie, wybierając jedną z nich, możemy przejść do instalacji i nawet jeżeli nie mamy Wi-Fi, bez problemu ją pobrać. Kolejną rzeczą, o której warto powiedzieć, jest coś takiego jak kolekcje. Nie tylko mamy tutaj zbiory aplikacji według kategorii, na które są podzielone, ale mamy również kolekcje jak Trenuj Mózg, eShop, Gry Miesiąca, Aplikacje Miesiąca, Masz Szczęście, Kids Center i tak dalej, i tak dalej. I wchodząc w jedną z nich, mamy niekoniecznie z jednej kategorii, ale z jednego tematu pogrupowane aplikacje. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Oczywiście nie zabrakło zakładki takiej jak popularne, żebyśmy wiedzieli, co w chwili obecnej jest na topie, co jest trendy i co najczęściej pobierają ludzie. Ale to, co naprawdę wyróżnia App Gallery od innych marketów dostępnych w chwili obecnej na rynku, to zakładka Manager. Manager, który pozwala Wam w prosty sposób zarządzać pamięcią Waszego telefonu. Nie mówimy tutaj o aplikacjach, które są nieużywane i możemy oczywiście spośród nich wybierać, jest ich ponad u mnie 2 giga, ale mówimy również o inteligentnym zarządzaniu pamięcią naszego telefonu. Nie tylko aplikacje, ale również zdjęcia, dokumenty, na przykład w tym wypadku obrazy i wybierając podobne obrazy, on automatycznie selekcjonuje zdjęcia, które były robione serią albo jest 2, 3, 4 fotki niemalże takie same, zostawiając to jedno uznane za najlepsze. Oczywiście uznaje to automat, ale sami możemy wybierać, które zdjęcia będą usunięte, a które pozostaną. To jest naprawdę mega w porządku i pomaga łatwo utrzymać higienę Waszego urządzenia i zaoszczędzić sporo miejsca. Ostatnią rzeczą, o której chciałem powiedzieć, jest zakładka Prezenty. Zakładka Prezenty, w której to my za korzystanie z konkretnych aplikacji możemy dostać jakieś rabaty. I w dniu dzisiejszym na przykład jest to 50 zł na wykorzystanie Trafikara. Dlaczego by nie? Wiem, jak wrócę do domu. Ponadto 50 zł kuponu na OLX, 20% zniżki na zakupy w CCC, ubezpieczenie w aplikacji Pan Paragon i wiele, wiele innych. Z tego, co się dowiedziałem, te promocje będą cały czas na bieżąco aktualizowane, żeby za każdym razem mieć dla użytkowników coś ciekawego przygotowanego. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie sprawdźcie App Gallery. Moim zdaniem jest naprawdę bardzo fajną, przydatną aplikacją, która idealnie uzupełnia mój telefon. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia.